Witam panie, panowie. Kolejny dzień. W kolejnym dniu coś robię, oczywiście, no bo jakby tak nie mogło być inaczej. Problem. Akurat nie można tego powtórzyć, gdyż... no działa. Ale ogólnie sterowanie kierownicy szwankuje. Od tygodnia nie miałem nic. Nie mogłem nic zrobić. A akurat dzisiaj zaczęło z powrotem działać, oczywiście. Ale ogólnie tak, brak reakcji na dotykanie guzików, na wciskanie. Światełka tutaj się zaświecają, raz gasną. Także jest zwarcie. Ogólnie o co chodzi? Chodzi o taśmę w środku. Podczas skręcania taśma pracuje. Pewnie pęka i tyle. Tutaj mam używany egzemplarz. Nie będę potrzebował ani migaczy, ani wycieraczek. Moje są może nawet w lepszym stanie. Zobaczymy, czy to będzie działać. Jeżeli pewnie będzie działać tak samo jak i to teraz działa, no ale dla bezpieczeństwa wymienię to, żeby mieć kontrolę nad chociaż radiem podczas podróży. I tyle. Można by pewnie naprawić tą taśmę, ucinając pęknięty kawałek, skracając lekko i podłączać można wtedy na nowo, ale nie chce mi się tego robić, nie chce mi się tego rozbierać. Także jak to zrobić? No, trzeba ściągnąć kierownicę. Robimy to w ten sposób, że tu z tyłu, gdzie one są? Tu są takie dziurki. Tam trzeba wepchać płaski śrubokręt. Po prostu odblokować poduszkę. Tam będą dwie takie sprężyny po każdej stronie. Trzeba wepchać, puści jedna sama, potem druga. Wyciągniemy poduszkę, wtedy dostaniemy się do śruby. Także tu mi się udało przychwycić. Także wygląda to mniej więcej tak. Tutaj wkładamy śrubokręt i odginamy tą sprężynkę. I tak samo po drugiej stronie. Teraz kluczem tutaj 16 odkręcamy kierownicę i to wszystko. Teraz tutaj z góry jest jedna śruba plastikowa z taką rozpórką, kołeczek można powiedzieć. Dobra, to jest niby ta sama część, ale jedyne co mnie martwi to jest to, że tutaj widzimy takie plastikowe choćby zatrzaski, a tutaj tego nie ma. Na pewno jest to pewnie starsza wersja tej części, bo jak w moim facelifcie widzę dużo jakichś tam poprawek, jakichś takich innych kombinacji, no ale cóż, niewielka różnica. Także tutaj są jeszcze 4 torksy, oczywiście o jakimś innym rozmiarze.
zanim poskładam to wszystko. No działa, bo tamto też działało na dzień przed naprawą, się naprawiło, ale to też działa, więc poskładam to do końca i mam nadzieję, że będzie działać zawsze, a nie na wyrywki. Sprawdźmy jeszcze raz. Tempomat działa. Tak na razie działa. Także to by było na tyle z wymiany taśmy, nie jest to trudny zabieg. Może kiedyś rozbiorę to i sprawdzę, co tam się dzieje w środku. Jak to wyglądało, czy jest jakieś pęknięcie, zostawię sobie to, nie wyrzucam, przyda się być może. Być może to nie była taśma, być może coś tam świruje w samochodzie, ale wydaje mi się, że to była taśma, bo to było takie, kiedy mocniej miałem skręconą kierownicę, wszystko działało, kiedy wyprostowałem na zero, nie działało nic, także dzisiaj się akurat naprawiło, ale to może przypadek, bo się źle ułożyło. Także to by było na tyle, trzymajcie się, na razie.